Ręszpol. To jest na Kochłowicach. No ale zaraz zapytamy do niego, czy on ma coś takiego, to był zaraz pojechał. Teraz to nie wiem, czy on ma. No, czy... Może raczej. Gdzieś jak... Najlepiej to ci powiem, Marku, tak między nami. Ej, Marek, Marek, nie dzwoń tam, chodź i potem tak pogadaj. Uwierz mi i posłuchaj. Nie dzisiaj, teraz jeszcze się dodzwonię. 242. Ja ci coś powiem. Jak ja bym miał firmę i ktoś za takim czym, to co mu powiem? No może nie tak wulgarnie, ale tak, ale jak zajechałby, hop. Panie, bo mam taki problem i ten, kurwa, zawsze się problem. Przez telefon. Dobra, gdzie to jest? To jest Bykowina. Tunkla 50. No, to jest Tunkla. Jak z Bykowiny zjeżdżasz, to nie? To jest Bykowina, Mysłowica, to jest Tunkla, Katowice, Szopienice. To można jak nie jest z Bykowiny tam szeroką, ten wodny kościół, co masz, no nie? To ta droga, jak się wyjeżdża, to krótko ma na no. To rano się tam podjadę. Ja ci mówię, podjedź sobie, Marek, i wejdź, nie zdoń. Bo to jest Tunkla. Wiesz, Ranek, o czym mówię, no nie? Tunkla, ty unyky li a. Tunkla 50. Dobra. O, jaki ten. 32. Ja, 242. 842. Dobra, to już muszę sobie. Dzięki. Zasłyszę, jak ten krążą, a potem poszukam. Paga na pasie! On ma źle chyba ten zapłon jeszcze. A potem jak widział dokładnie, jak odrudy leciał. Jak odrudy na cmentarz leciał, to już było fajnie widać. Bo potem wtedy leciał prosto. Lekko gazu dał i leciał prosto. Grzegorz, a o kurwa, nie starczy mu pasa. Starczy. Nie starczy mu. Na hamulcach stanie. Aaaa! Na hamulcach się wyhamuje.